Siema, siema, z tej strony Turbo. Oto mój kolejny poradnik z serii Zrób to sam dla początkujących map makerów. W dzisiejszym poradniku chciałem Wam pokazać moim początkującym map makerze, w jaki sposób prawidłowo eksportować i importować obiekty, czyli modele z mapy na mapę na przykład. W tym celu otwieramy sobie mapę, z której będziemy robić eksport. Ja to zrobię na oryginalnej mapie, z tego względu, żeby nikt mnie później nie posądzał o kradzież modeli. Będzie to mapa Bjornholm. Otwieramy naszą mapę. Mapa nam już się otworzyła, więc teraz szukamy czegoś, co by było warto wyeksportować i zaimportować na naszą mapę. W jednym z komentarzy do poprzednich moich poradników, już nie pamiętam do którego, ktoś prosił o BGA, żeby pokazać, w jaki sposób wyciągnąć całe BGA. Więc BGA mamy tutaj. Jak widzicie, tutaj w scenografii nie widać, gdzie jest, i żeby go nie szukać, zaznaczamy sobie jakiś przedmiot w PGA i pokazuje nam się tu, tutaj, więc tu mamy główną transform grupę do tego. Zaznaczamy całą transform grupę i teraz Wam wytłumaczę, na czym PIDS polega i jaki najczęściej popełniacie błąd na początku, bo już się z takimi pytaniami spotkałem. Więc tak, w 13 tego nie było. Jest to dodatkowa opcja, którą nam chłopaki z Giant Software dodali do naszego edytora kochanego. To jest Export Selection with Files. Nawiasem mówiąc, co to oznacza? Że jeżeli zaznaczamy sobie obiekt na mapie z myślą o wyeksportowaniu go i wybierzemy opcję Export Selection with Files, obiekt ten będzie wyeksportowany do naszej lokalizacji. Na przykład robimy sobie folder i wkładamy go tam, zapisujemy właśnie pliki 3D w tym miejscu, to bardzo prawdopodobne, że w tej samej lokalizacji zapiszą się tekstury do niego, shadery, pliki XML, o ile takowe posiada. Dobra. W LS13 tego nie było, trzeba było sobie zrobić eksport modela do pliku i3D. Później trzeba było otworzyć model, ten plik i3D, przepraszam, notatnikiem i po prostu ręcznie szukać po adresach tekstur. Teraz to jest troszkę łatwiej, ale nie zawsze. Więc zaznaczamy sobie jeszcze raz nasze BGA. Tak, o, robimy Export Selection with files. O. Ja robię to w ten sposób, że od razu daję to do mojej nowej mapy, nie? Ale żeby Wam wytłumaczyć, na czym polega ten cały eksport Selection with Files, pokażę Wam, jak to zrobić, no, powiem, podręcznikowo. Więc tak, zaznaczamy sobie w tym oknie eksportu, zaznaczamy sobie pulpit. Następnie tutaj tworzymy nowy ten folder. Nazwijmy go sobie na przykład moje modele. I teraz nazwa folderu, jeżeli mamy go wrzucić do mapy i ma funkcjonować prawidłowo, nie może zawierać polskich czcionek. To jest pierwszy błąd, który popełniacie. Spacji to jest drugi błąd, który popełniacie. I innych dziwnych znaków interpunkcyjnych. Tak samo sprawa ma się
przy nadawaniu nazwy pliku i 3D. Otwieramy i teraz tutaj nazywamy sobie nasz plik i 3D. Jako sobie nazwę biura. I robimy enter, zapisz. Dobra, to już możemy sobie zamknąć. Następną rzeczą, którą wam powiem, to jest to, że jeżeli robicie zmiany jakiekolwiek, na przykład chcecie coś wyciągnąć z oryginalnej mapy, raczej nie zapisujcie zmian, gdyż po zmianie lokalizacji kamery i zapisaniu tego może się robić błąd podczas włączania gry. Więc lepiej robić. Nie zapisuj. Dobra. To by było tyle. To zamykamy. Więc tak, tu mamy nasz folder moje modele. Otwieramy go. No i teraz popatrzmy. Mamy plik i3D naszego BGA. Tutaj są tekstury, shadery, dźwięki, jakieś dodatkowe tekstury, tekstury terenu. Nie wiem po co. Kontrolnie zawsze musimy sobie sprawdzić, na przykład notatnikiem albo notepadem plus, czy wszystkie lokalizacje tekstur są w tym samym miejscu, gdzie plik i 3D. Więc tak, tutaj sobie zaznaczamy models i widzimy, że wszystko się zgadza odnośnie models, później jest shaders, sound, textures i tutaj właśnie, zauważcie, tutaj są dwie kropki i kreska. Co to oznacza? Że tekstury znajdują się poza tym folderem, w którym jest i3D. Dlaczego o tym mówię? Bo jeżeli będą poza, a nie damy go do swojej mapy, nie będą tekstury te czytane przez mapę i będą białe. Modele będą białe. Więc co musimy zrobić? Więc teraz sobie patrzymy. No i faktycznie jest sobie folder dodatkowy z teksturami poza. Przeciągamy go do folderu, gdzie jest nasz plik i3D. Wracamy do notatnika i w tym miejscu te dwie kropki i kreski, no ukośnik, po prostu sobie usuwamy, zmieniając adres do folderu Vehicles. Tadam! Dobra, teraz tu już możemy zapisać, zamknąć. I to by było na tyle odnośnie zakończenia procesu eksportu. Czysta mapa. Ja już w swojej mapie mam BGA dodane, więc nie ma sensu dodawania tego jeszcze raz. Dodam to do czystej mapy. Odpalamy czystą mapę. Mapa nam już się załadowała. Wybierzemy sobie miejsce, gdzie będziemy stawiać BGA. Następną czynnością, jaką robimy... Aha, jeszcze jedno. Zapomniałem o jednej rzeczy. Teraz gdzie ten folder jest? Tutaj ten nasz folder, tu jest jego zawartość, możemy sobie przenieść bezpośrednio do folderu z naszą mapą w ten sposób i dopiero wtedy możemy przeprowadzić import pliku i3D. Ale jak już widzicie, zrobimy jeszcze raz w ten sposób. Jak widzicie, folder mapy zawiera już te foldery. Nie ma sensu, jakby to powiedzieć, duplikatować ich i mnożyć
gdyż każdy folder zawiera tam jakąś swoją wagę i nie ma sensu podwajać wagi mapy. Więc co, w jaki sposób ja to robię? Po prostu zaznaczam sobie wszystko z tego folderu i przyciągam do folderu, gdzie jest H3D z mapą. Jeżeli foldery są o tych samych nazwach. I teraz zostałem zapytany o zmiany, ponieważ w tej lokalizacji już znajdują się foldery o tych samych nazwach. Czy chcę je zamienić? Więc oczywiście tak. W tym przypadku będzie drugie zapytanie odnośnie tekstu, też je zamieniamy. Niczego nie stracimy, po prostu w ten sposób do tych folderów, które mamy już w mapie, zostaną uzupełnione dodatkowe foldery, czy też dodatkowe tekstury, których jeszcze nie było wcześniej przed dodaniem tych wyeksportowanych plików. No tak mniej więcej Wam to wytłumaczyłem, mam nadzieję, że zrozumieliście. To moje modele już możemy usunąć. I teraz importujemy sobie nasz plik biegazowny. Biegazownie pokazała nam się tutaj scenograf. Następnym błędem, jaki robicie. A jeszcze Wam powiem tak. Bardzo denerwuje mnie to, że bardzo często i gęsto transform grupy, w których zawarte są zbiorowe obiekty typu jak biogazownia, mają środek swojej kuli nawigacyjnej daleko od, że tak powiem, wszystkich tych obiektów. Moim zdaniem środek tej kuli powinien znajdować się w środku. Byłoby łatwiejsze manewrowanie tym po prostu. Bo bardzo często zdarza się tak, bo już miałem takie pytania, że po prostu ktoś sobie coś zaimportował i widzi coś takiego. I wtedy zadaje głupie pytanie. Ja sobie zaimportowałem coś na mapę, ale widzę kulę, a nie widzę tego przedmiotu. Przesuwam we wszystkie strony i nie ma. A wystarczy się tylko rozejrzeć. To tak właśnie, jak tworzycie coś, to starajcie się to dawać w transform grupie, która ma mniej więcej lokalizację w środku całego obiektu na przykład. Ale to już nie o tym mowa. No więc tak, ustawiamy sobie to na terenie. No właśnie widzicie, teraz jest takie dość rzeźbienie w gównie, że tak powiem, bo trzeba to obejść z drugiej strony, żeby widzieć kulę nawigacyjną i dopiero można sobie obniżyć to. Dobra. Dlatego, że ten zbiór obiektów jest w jednej transform grupie, ciężko się tym steruje i manewruje. I ciężko jest też ustawić to wszystko do dobrego poziomu. Więc ja robię to tak. Zaznaczam sobie tutaj, biorę sobie Windows Attributes. Tu mamy wysokość tego obiektu, prawda? Dajmy na to, tutaj są gdzieś linie parkingowe. I teraz będziemy je odsłaniać. Dobrze są. Wpisałem 4. A mniej więcej są na terenie. Ok. Linie parkingowe są na terenie. Teraz zobaczymy dalej. Czy się wszystko zgrywa? Tu jest lekki schodek, ale to. To mniejsza z tym. Jeżeli traktor będzie podskakiwał na. Chociaż można nieznacznie opuścić. Kropka, na przykład 0,5.
głęboko. Zajmę mało. Coś takiego by było. Zobaczymy, czy te linie się nie schowały. No dobra, jest ok. Po ustawieniu BGA na przykład, czy tam innego przedmiotu, innego modelu na mapie, zapisujemy zmiany. I tak to właśnie wygląda. Więc w tym odcinku byłoby to tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli poradnik Wam sprawia jakieś problemy, czegoś nie rozumiecie, będzie podany mój face, link do face, do Facebooka w opisie filmika, w opisie poradnika. Zapraszam do lajkowania. Jeżeli to, co Wam dzisiaj pokazałem, jest przydatne, więc proszę lajkujcie, będzie mi bardzo miło. Jeżeli nie, to nie. Przymusu nie ma. I to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam Was, Turbo.